Przy okazji tego filmu chciałem parę słów poświęcić na temat ogromnie szeroki, więc w jakimś takim absolutnie maksymalnym skrócie o nim powiem, mianowicie o relacjach między literaturą a filmem. Jak Państwo zapewne już doskonale wiecie, film, sztuka filmowa, właściwie od samego swojego początku, czy prawie od samego swojego początku, czerpała bardzo głęboko z właściwie każdej innej dziedziny sztuki. I ze sztuk pięknych, z malarstwa, oczywiście z fotografii, z muzyki, z, proszę Państwa, oczywiście literatury. I to literatury bardzo, bardzo szerokim spektrum, bo od powieści, opowiadań, dramatów scenicznych po utwory poetyckie nawet. I te bezpieczne związki literatury z filmem trwają oczywiście do dzisiaj. Z okazji stulecia kina ukazało się mnóstwo różnych rankingów opowiadających, czy plebiscytów opowiadających o tym, które filmy były najlepsze w tym pierwszym stuleciu kina, czyli między rokiem 1895 a 1995. Oczywiście każdy miłośnik kina, czy mocno interesujący się sztuką filmową, ułożyłby swój własny ranking takich filmów. No ja sięgnąłem do jednego z nich, który wydawał mi się dość przytomnie ułożony. I ze zdumieniem, proszę Państwa, odkryłem, że na tych 100 najlepszych filmów pierwszego stulecia kina połowa, około 50, 49, nie pamiętam dokładnie, ale połowa, to były filmy zrealizowane na podstawie oryginalnych scenariuszy, a druga połowa w oparciu o utwory literackie, opowieści, opowiadania itd. I teraz rzecz jeszcze bardziej zdumiewająca. Mianowicie filmy, które były adaptacjami utworów literackich, to jak powiadam, z tej setki najlepszych filmów pierwszego stulecia, były oparte na utworach literackich bardzo średniego gatunku. To nie była wcale wielka literatura. Powiem Państwu jedno, że najwybitniejszym utworem literackim, który tam się znalazł, według którego film został nakręcony, to była książka profesor Unrat Heinricha Manna, a film nazywał się Błękitny Anioł. Wszystkie pozostałe wybitne, bardzo dobre filmy były w oparciu o literaturę średnią lub wręcz kiepską. Ale po większym zastanowieniu możemy dojść do przekonania, że właściwie to jest prawidłowe. Dlatego, że wielka literatura nie da się po prostu na tym samym poziomie przenieść na ekran kinowy. Oczywiście były takie próby, są nieustannie ponawiane, ale kończą się zazwyczaj porażkami albo wręcz klęskami. Próbowano przenosić na ekran Prusta i nic z tego nie wyszło. Próbowano Joyce'a, nic z tego nie wyszło, proszę Państwa. Żaden dobry film nie powstał. Kawkę, też nic z tego nie wyszło w istocie. Natomiast z literatury średniego poziomu powstawały niekiedy arcydzieła filmowe. Czego przykładem chciałem powiedzieć, była Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy, ale ktoś mnie zaraz zakrzyczy, że przecież Ziemia Obiecana Reymonta, powieść, to było wielkie arcydzieło literatury. Proszę Państwa, Ziemia Obiecana Reymonta była powieścią absolutnie zapomnianą. W kanonie lektur szkolnych widniały oczywiście Chłopy Reymonta, natomiast o Ziemi Obiecanej, opowieści Reymonta sobie przypomniano dopiero z okazji filmu. Przez długie lata nawet w Łodzi nikt o Ziemi Obiecanej Reymonta nie pamiętał. Więc potem się dopiero buduje takie legendy. I rzecz dość ciekawa, mianowicie jeśli idzie o film polski, bo tu mówiłem o filmie na poziomie światowym, o film polski. Proszę Państwa, gdyby ułożyć taki ranking najciekawszych czy najlepszych filmów polskich w całej historii polskiego filmu, to by się okazało, że jeśli idzie o film polski, to tutaj, u nas, literatura odgrywała znacznie większą rolę, aniżeli na poziomie światowym. Znacznie więcej znakomitych filmów powstało w oparciu o utwory literackie. Jak sobie przypomnimy te filmy, które według Państwa są najciekawsze, które obejrzeliście, były, Was zachwyciły, zafascynowały, zmusiły do myślenia, do dyskusji,
to pewnie sami dojdziecie do wniosku, że większość z nich to była jednak w oparciu o literaturę, że były to adaptacje utworów literackich. Nie chciałbym wchodzić tutaj w spory, które się ciągną od wielu lat. Spory wywoływane zresztą przez krytyków w moim przekonaniu niezbyt przytomnie. Mianowicie jest taki jakiś jakby odruch u krytyków filmowych, że jak zobaczą adaptację literacką na ekranie, to natychmiast chcą ją porównać z utworem literackim. Co jest w moim przekonaniu niezbyt fortunnym pomysłem. W moim przekonaniu nie powinno się tego robić zbyt drobiazgowo. Potem wychodzą rzeczy straszne. Że się tam, prawda, czepia krytyk, że jakaś scena, która była w książce, a nie ma jej na filmie i to zubożyło i tak dalej, i tak dalej. Traktujmy dzieło filmowe jako absolutnie odrębne dzieło dla reżysera filmowego, najpierw scenarzysty tego filmu, powieść czy opowiadanie, według którego ten film powstał, nie musi być wcale jakimś takim kanonem, który ma być pokazywany zdanie po zdaniu. Reżyser, scenarzysta filmu ma prawo do tego, żeby choćby pomysł zaczerpnąć z utworu literackiego i zrobić na ten temat swój własny film. Tylko niech tego nie udaje. Niech w czołówce będzie napisane, że jest to film na motywach na przykład, prawda, takiej i takiej powieści. No ale często jest tak, że patrzycie państwo na ekran i tam jest napisane Henryk Sienkiewicz, Potop, prawda? Więc wszyscy wiemy, że teraz musimy obejrzeć Potop Henryka Sienkiewicza na ekranie. Ale to oczywiście nie dotyczy Potopu Jerzego Hoffmana. Tu jest sytuacja jest dość skomplikowana, bo przecież tak naprawdę to film bez literatury, już nie mówię o literaturze tej książkowej, wcześniej powstałej, w ogóle nie może powstać. Każdy film zaczyna się od słowa pisanego, od napisania scenariusza. Choć oczywiście, to zaraz państwo powiecie, że są wyjątki od reguły, że powstają filmy bez scenariusza. Oczywiście, że tak, ale to są wyjątki od reguły. Podobno Tadeusz Konwicki, jak chciał zrealizować film Salto, to złożył w zespole filmowym scenariusz filmu, który wyglądał tak, że były to trzy kartki wyrwane z papieru, z zeszytu, i jakieś bazgroły odręcznie napisane i na tej podstawie film został skierowany do produkcji. Więc różnie to bywa, ale reguła jest taka, że powstaje scenariusz. I teraz czy scenariusz jest dziełem literackim? Też trwają spory wokół tego. Czy jest to dzieło literackie, czy jest to tylko pewien surogat, który ma dopiero służyć do powstania filmu? Mi się wydaje, że jest i tak, że są scenariusze na przykład Bergmana, które się czyta jak normalne powieści. Czy też innych wielkich reżyserów. Ale Bergmana akurat nie tak dawno miałem w ręku. Bardzo różnie to wygląda. Inna sprawa, że scenarzyści na przykład w Polsce, słynny bunt scenarzystów jeszcze w okresie szkoły filmowej, polskiej szkoły filmowej, na przełomie lat 50. 60., kiedy to polscy scenarzyści, którzy rzeczywiście mieli duże zasługi dla całego tego kierunku, doszli do przekonania, że oni będą lepiej realizować filmy, aniżeli reżyserzy. No i nieszczęście chciało, że stanęli za kamerą i Jerzy Stefan Stawiński, i Józef Hen. No i powstały jakieś potworki filmowe, szczerze mówiąc. I scenarzyści na całe szczęście wycofali się z tych swoich dość głupich pomysłów.